Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto kapucynek. Potrzebować będziemy 3 szklanki mleka, 2 budynie. Budynie rozprowadzamy w jednej szklance mleka, a 2 szklanki budyniu gotuję. Pół szklanki kokosu, pół szklanki cukru. Zaznaczam, jeżeli lubimy bardzo słodkie ciasto, to należy cukier zwiększyć ilość cukru, bo ja ograniczam cukier. I potrzebować jeszcze będziemy kostkę masła. Masło pokroiłam sobie w kosteczkę, ponieważ będziemy dodawać do masy. I formę mam wyłożoną biszkoptami. Formę 20 cm wyłożyłam biszkoptami. Teraz musimy rozprowadzić budyń, aby nie mieć grudek, i będziemy gotować. Jeżeli nie mamy pewności, że mamy dobrze rozmieszany budyń, to możemy go przelać przez siteczko. I wówczas mamy pewność, że nie mamy grudek. No bo ja akurat mam. I to należy. Tak. I teraz już mam pewność, że budyń nie ma grudek. I mieszamy. Gotujemy 3 minuty. I do gotującego się budyniu będziemy dodawać masło i mieszać. I gotową masę wlejemy na przygotowane biszkopty. Ostudzimy, rozłożymy ptasie mleczko, a na to damy krem. Krem będzie ze śmietany i z kawy. I będziemy mieli ciasto kapucynek. I należy to energicznie mieszać, aby nam się nie przypaliła masa. Na koniec dodamy kokos i cukier. Gotujemy 3 minuty i gorący wlejemy na biszkopty. Musimy dosyć energicznie mieszać, ponieważ mamy masło tutaj i gotujący się budyń, więc to należy masło mamy rozprowadzone i teraz tak, dołożymy do masy kokos i cukier. Proszę, ja pokażę. O, tak wygląda masa budyniowa. I teraz, jak ja już wspominałam, dodajemy kokos i cukier. Masę mamy gotową. Zagotujemy i wlejemy na biszkopty, ostudzimy. Na zimnej masie budyniowej rozłożyłam ptasie mleczko. A teraz będziemy robić masę cappuccino. Mam tutaj 400 ml śmietany 30%, 4 łyżki cukru i pół szklanki kawy. Kawę miałam espresso. Do wrzącej kawy dołożyłam 3 łyżeczki żelatyny i rozmieszałam do całkowitego rozpuszczenia.
teraz śmietanę z cukrem ubiję na sztywno i połączę z zimną kawą. Śmietanę już mam ubitą, dolewam kawę i należy masę dokładnie mieszać. I tak przygotowaną masę wlewamy na ptasie mleczko. I ciasto powędruje do lodówki, najlepiej na całą noc, a minimum 4 godziny. Jeżeli mamy masę za rzadką, to należy chwileczkę odczekać, ona stężeje i taką tężejącą masą zalewamy. Biszkopty, bo to zależy też jaką mamy formę. Ja mam dosyć rzadką masę, spróbuję troszeczkę zalać i się zorientuję. Nie, u mnie chyba będzie dobrze. Tak. I tak przygotowane ciasto kapucynek wędruje do lodówki, najlepiej na całą noc. I tak oto wygląda ciasto kapucynek. Boki udekorujemy startą czekoladą. Jeżeli nie mamy takiej maszynki do tarcia czekolady, to tarło do jarzyn też spełni tą funkcję. I teraz należy odkroimy brzegi i ukroimy kawałeczek ciasta. Pięknie wygląda. Musimy ostrożnie kroić, ponieważ w środku mamy ptasie mleczko. Mi wypadło i tak wygląda. Ciasto kapucynek, a tutaj mi wypadło ptasie mleczko, ale też wygląda okazale. I tak wygląda ciasto kapucynek. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Ciasto kapucynek.